Siemanko, z tej strony gramy 9.5. No i jak widać, gramy ponownie w Might and Magic. Nasza przygoda, czy cel na ten odcinek bardziej, to będzie chyba najodpowiedniejsze, to przywrócić Gabio do postaci ludzkiej, bo niestety, jak widać, stał się zombiakiem. Przemienił się w kamień. Uleczyłem go właśnie w jedynej świątyni, które są w Dei. No, a że to są wszyscy źli ludzie i mroczni wszyscy i tak dalej, no to zamiast go uleczyć po ludzku, to go uleczyli w zombiaka. Więc Gabio jest zombiakiem. Natomiast, żeby nie było tego złego, to jest kapłanem. Z kleryka udało nam się właśnie przebić, wykonać misję, zrobić poziom, czy awans klasy, o. No i też tego samego chcemy dzisiaj dla Gabio, żeby on też stał się wyższą klasą i przestał być w końcu magiem, a chyba będzie awansował na czarodzieja, jeśli się nie mylę. I żeby tego dokonać, Gabio musi odnaleźć całego golema. Jak widać, mamy dwie głowy, do tego mamy lewą rękę, prawą rękę, korpus, to jest prawa noga, ale mamy lewą i prawą rękę też. Także pozostaje nam znaleźć tylko jedną nogę i tak naprawdę zadanie zostanie wykonane. Więc zabieram się za poszukiwania, najpierw notatki, która powie mi, gdzie znajdują się. Szukam najpierw notatki, w której znajdują się informacje, gdzie części golema są. A potem będę szukał tychże części golema. Jak się domyślam, wszystko jest w Farmondale w skrzyni. Także zaraz będziemy ogarniali sobie. Czy potrzebujecie leczenia? Jak widać, uzdrowienie Gabio było banalnie proste, wystarczyło znaleźć lekarza. Ten co odpierdala. Znaleźć lekarza, który dodatkowo skasował nas tylko 25 sztuk złota. Także wszystko zajebiście. Może wiwatują na moją cześć. Sprawa wygląda tak. Mamy opisane, gdzie są części. Ale niestety nie są opisane, które części. Jeśli chodzi o głowy, no to wiemy, że je mamy. Zostały wzięte do blokady. Także to z głowy. Ale nie wiem, co zostało podostarczane gdzie. Dwie części zostały doręczone do Dei, z której przed chwilą przyszliśmy. I zaczynam się zastanawiać, czy ta druga część nie jest w tej czeluści całej. A jeśli jest, no to będzie dość spory problem. Nie chcę korzystać z poradnika, chciałbym sam się tego dowiedzieć. No niestety ciężko mi teraz powiedzieć, czy w Dolinie Kurhanów, Tatalii i Awle, czy poznajdywałem części. Awle wydaje mi się, że tak. Tatalia możliwe, Dolina Kurhanów nie jestem pewien. Więc pozostają dwa miejsca, które no wypadałoby, żebym odwiedził. I zacząłbym jednak od Dei, głównie ze względu na to, że i tak i tak chcę oczyścić tą całą czeluść. A jeśli mi się to powiedzie, to by było super. No i jesteśmy na miejscu. Pora no, zapolować, tak? Wbijamy do przedsionku czeluści i liczymy na to, że znajdziemy tutaj, dlaczego szukamy, a mianowicie część golema. Chociaż z drugiej strony zaczynam się zastanawiać, dlaczego miałaby ona tutaj być. Skoro to miał jakiś dostawca gdzieś dostarczyć, typowo. No jednak mógł. No w innych miejscach też były skrzynie. Te części golema były w skrzyniach. Muszę wyćwiczyć komuś jednak identyfikację wrogów, bo nie wiem, czym walczyć właściwie, na przykład z gargulcem. Jakimś żywiołem czy czymś innym. Obstawiam, że żywioł najlepiej by był jakiś, tylko no nie mam pojęcia, który.
Lodowy pocisk. Średnio. Uderzenie umysłu. Nawet nie trafiłem. Błyskawica. Bez sensu. Czekaj, zranienie. A, też nie spodziewałem się efektu jakiegoś cudownego. Aha, moje postacie są sparaliżowane. Tylko nie gustu. Choć zostaliście pokonani, śmierć... Wszyscy sparaliżowani. Powróćcie do świata żywych. Macie jeszcze wiele do zrobienia. Zdałem sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie pokazałem tego, powiedzmy, filmiku, jak postacie zmieniają. Chyba, kto ma leczenie paraliżu? RT, czyli trzeba liczyć na to, że RT nie będzie pierwszą osobą, która zamieni się... który dostanie paraliż. Wydaje mi się, że obrażenia od zimna to jest to, czego potrzebuję. I przy tym zostańmy. A może jednak nie ma tak dobrze. O, to chyba go bardzo boli. Jednak nie aż tak jak myślałem. Jednak nie. No, nikt mu nic nie robi, nie wierzę w to. Wiedźma harpia, spoko, to akurat jest pół biedy. A ten patak się tam zaciął. Aha. No to mamy go tam. Ze strzał go raczej nikt nie trafi. Ale za to ze skilli. Elegancko. O, 8 obrażeń to tam nie jest jakiś cud, no ale... Lepsze to niż jedno. Inne zaklęcia nic mi nie dawały, nie? Zranienie. To się nawet nie przejął. Dobra, jeb go. Zaraz leży. Jebu dół. No. I zajebiście. Mogłoby coś być z niego lepszego, nie obraziłbym się. Rozbiłem fochę przynajmniej. Będę raz na cel, długi sztylet. A, nic ciekawego jak zwykle. Moment, jak to działa.
No byle nie obsydianowy żaden, to przeżyjemy to jakoś. No, lejemy, lejemy, chłopaki. Jeden olany, dość ładnie. Drugi spiedziela. Helka leży. Druga helka leży. Pukliśmy im bardzo ładnie. Teraz trzeba ich dobić jeszcze jakoś. Tam jakiś zombiaczek. Kolega Gabio. Aha, nice. Jeszcze dwóch tam ściągnęli. Moment, zombiaki, a jak są zombiaki, to jest dobrze, bo mamy sztylet na nieumarłych. Ten nic nie ma, ale ten ma buławę na nieumarłych. I ten nic nie ma. Ale to zawsze coś. Nie możemy tu wejść. To jest sama w sobie czeluść, a myśmy byli w przedsionku cały czas. Elegancko. Znalazłem, jak widzieliście. Nie mam pojęcia. Nie ma miejsca. Znaleźliśmy dwie lampy Gina. Z których Gabio zdobył moc. To szkoda, bo mu to jest akurat najmniej potrzebne. A jest na drugim miejscu. Ale za to też mamy nogę. A jak mamy nogę, to możemy poskładać golema. A więc porozmawiamy z naszym części golema, tu przygotowany. Lewa noga złożona, przygotowana. Prawa noga przygotowana. Lewa ręka, prawa ręka. I przygotowujemy normalną głowę. Teraz wracamy do mistrza Greya. A gdzie on był? A on był, wiem gdzie. Na pustyni Brakada. O, przybył jakiś goniec, który przybywa. No, przybył, który przybywa, no zajebiście powiedziane. Przybywa z listem od ambasadora Erati i jest niby ważny, także zobaczymy. To. Pozdrowienia. Wiele lat temu, podczas ostatniej wojny, elfy wtargnęły na nasze terytorium i skradły nam pewien artefakt. Dotychczas gdzieś go ukrywały, lecz ostatnimi czasy, chcąc lepiej go zabezpieczyć, postanowiły przenieść go do jaskiń tularańskich. Wysłaliśmy oddziały wojska, które mają odzyskać artefakt, zanim elfy ukryją go w grotach. Dołączcie do naszych sił zbrojnych i połóżcie nam go odzyskać. Nie. Wyjebą go. To nie jest nasz problem, to nie jest nasz skarb, nasz artefakt, także wyjebane. My troszeczkę zboczyliśmy z kursu. Ale na ogół dążymy na pustynię Brakada. No, co udało mi się dokonać? Ryte stał się mistrzem w magii umysłu, co oznacza, że może korzystać jeszcze z dodatkowych nowych zaklęć, które mamy pod ręką. Gildia Umysłu wita was! Bo mamy takiego jak szok psychiczny. Leczenie obłędu. I zbiorowy strach. No widzę, że fajnie przetrzebiło mi kasę. To się może przydać. Ale. To się może przydać. Nie ma tak źle. Dzięki temu nie. Proszę działania zaklęcia, wszystkie stworzenia zaczynają panicznie bać się twojej drużyny i uciekają jak najdalej.
Szok psychiczny. Na umysł przeciwnika zostaje wyprowadzony bardzo silny atak zadający 12 punktów obrażeń plus 1 do 12 za każdy punkt biegłości w magii umysłu. Co nam daje? 8, czyli od 8 do ponad 80 dodatkowych obrażeń. Wliczając to, znaczy nie wliczając to tych 12. No, leczenie obłędu. Ale to będzie rzucał pewnie sam na siebie. A dotarłem tutaj, bo szukam. Nie pamiętam jak się dotrzeć, jak dotrzeć na pustynię Blakadę. I korzystam po prostu z przewoźników, którzy wożą mnie w różne miejsca i nadal nie tam, gdzie chcę. Zapraszam na pokład. Cumy rzuć, żagle staw. Dotarłem całkiem przypadkiem na wyspę Evenmore. Czyli na tą wyspę, do której mieliśmy tą mapę. I jest tu ciekawie. Płynność na magię ciała. Leczma. Wejdźcie, wejdźcie. Zadania. No i zagramy sobie w Arcomage tutaj. Nie będę was zanudzał całą rozgrywką, ale no muszę to zrobić, żeby wykonać zadanie. Zajebany fuksiarz. Przeżył moje uderzenie o jeden punkt, ale wiesz, odnosi jeden punkt obrażeń. Nada. Odjebałbym, jeśli to zrobiłbym. A wiecie co, jestem ciekaw, czy to zadziała. Tak, uratowałem go przed przegraną. Nieźle. No dobra. Rzeczy to się przeciągnie, ale byłem po prostu ciekaw i już wiem, że odjebałem lekko. No i wygrałem. Troszkę inny sposób, niż bym chciał. I przeciągło się bardziej, niż bym chciał. Ale byłem na to nastawiony, że tak to będzie wyglądało. No bo byłem ciekaw, co się stanie, jak zrobię to, co zrobiłem. Kolejna skrzynka, tym razem nic nie pierdolnęło, przeżyli. Nie mam pojęcia. Oszumiająca kolczuga obrony. A ktoś z naszych będzie mógł to nosić. Myśliwska pelerina, bezużyteczne na sprzedaż. Pancerz i klasa, on ma celnością, on ma z osobowością. Kurde. Pozostawimy, o co tu jest, to szkielet. Kości. A, tylko kości. No dobrze. Jak wyskoczył? Je. Nie ma. Pogadali. Pogadamy następnie. Podoba mi się, że niektórych przeciwników tak gładko ściągamy. W końcu widać, że nasza ekipa ćwiczyła i coś z tych wszystkich przygód ma. Dobra, skoczymy co tam? Boing. Otworzymy kolejną skrzynkę. Ładny jakiś trójząb. 200 uzbrojenia pułapek, damy Woliemu. Trójząb na cel, usunięcie strachu. I zwykłe gówniane kolczugi. Już się mężnik ich nosić nie będzie mógł, znaczy wziąć ze sobą. I dostał Dnia Bogów, kurde. Dzień Bogów coś tam dało, jakieś bonusy. Ale też nasze postacie przez to stawały się starsze. Jeśli dobrze pamiętam zaklęcie. Co to jest za budynek? Świątynia Księżyca. Nice. Oj, grabio coś strzeliło. Woliego też uszczelił.
Magdabio wstał na chwilę do soplombę i leży z powrotem. Ale też się podleczy. No, dobijać, dobijać, panowie. Jak pięknie poszło. Uy. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Kolejna płytówka, której nie mogę podnieść. Zobaczymy zaraz, czy może nam się uda. A tu coś jeszcze leży. Puszczam. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Też nie można podnieść. No nie wierzę. Szkoda tutaj tych przedmiotów. Gabio, ile ma jeszcze hapsa? No, 8 na minusie. Dobra, Gabio, wstawaj. Zapiję dolanie po wodzie. Gonimy te upiory. Widmo. No dobrze, widmo może być. No i jeszcze gdzieś jest jedno. Tam jest. Chyba. A spoko, sprawdzimy najpierw te budowle, albo przynajmniej to co. O! Jakiś budynek i jeszcze cały. Alchemist używania tarczy, ale my nie mamy. Oczy, jakaś klątwa, coś o klątwie. Coś zawsze poczytane. Szkoda, że nie można budynków własnych stawiać. Albo własnych domków, powiedzmy. Bo miejsce jest, nie? Oj, tam jest ostatni supełków. Uff. No. Na pomoc. Sanktuarium jakieś. Szkoda, że Wally nie żyje, bo inaczej, znaczy, bo dostałby też szybkość i celność. Co by mu się przydało. I teraz nie wiem, z jednej strony poszedłbym, bo tam są gargulce, więc można byłoby się nimi zająć. Z drugiej strony szkoda expa, którego w sumie Woody straci. No i plus jest obsydianowy gargulec, ale niech spierdala. Do świątyni księżyca. Nie lubią nas. Gdzie nas lubią w sumie? Kraju księżyca. Położony. I akolita położony. Nice. Daj, ile ten Gabio ma? 3 na minus 7.
odrodzony. Coś popchaj. I dalej tam. Druga zjawa. Zwój dostałem, telekinezy. Jeszcze jeden zwój, z zaklęciem. Też telekinezę. Chyba rozumiem po co. Dobra, o, przechodzimy, przechodzimy. Przydałoby się jakiś odpoczynek naszym postaciom, bo są bardzo obolali. No, zaś te gówna. Dobra, dawać, dawać chłopaki. Lejemy, lejemy, lejemy. Jeszcze tylko upiora. W sumie jeszcze niedawno te upiory były dla nas gigantycznym problemem. A teraz da się z nimi walczyć. Chyba jak tu ciasno. Nigdzie nie odpoczniemy, no. No, Ete leży. Gabio leży. O Wolim to szkoda gadać. No gustu. Zazjawa mi się powiedzieć. Jeszcze jedna jest. A, dobra, czeka. A, na, 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 na. Już wiem co to będzie. Z jednej strony otworzymy te szafki i z drugiej strony spodziewam się, że to pułapka. Gustu jest w dość beznadziejnym stanie i nie będzie w stanie już przetrzymać walki w tej świątyni Księżyca. Zliczyłem na to, że gdzieś natrafię na świątynię Słońca, ale i na to, że będą mnie tam chcieli uleczyć przede wszystkim. Ale wygląda, że nie będzie ani to takie łatwe, ani szybkie, nie? A jest wielka świątynia Słońca. Tylko teraz, żeby mnie nie chcieli bić tutaj. Chuje. Ja chciałem im pomóc. No szkoda, że nie chcą mi pomóc. Także tutaj też będę poświęcał dużo czasu na zabijanie. Jak już przyjdzie na to pora. Ale teraz na pewno nie ma na to pory. No nikt mnie tu z pionki chyba próbuje napierdalać. Na okolicy Słońca to mi dużo nie zrobią. Nawet wydaje mi się, że teraz już tu ich leje lepiej niż przed chwilką. Ale no to też mnie nie rajcuje, bo wolałbym jednak się tu gdzieś wyleczyć, a nie walczyć ze wszystkim, co się rusza, bądź też nie. Choć zostaliście pokonani. Obsydiana wyciągnie 66 damage'a z pioruna. Serio. Grawio, magia powietrza. No jeden, to tam nic nie daje, ale to. To już też przyciągnął 5, no. Kulą ognia zabije sam siebie, nie? No jasne, to teraz jest sparaliżowany. Najlepsze co mogło być. Jedna osoba, która może odparaliżować, dostała paraliż. Ale to zawsze zbiera takie rzeczy. Zbiera wszystkie efekty jak Pokémony. No.
położony, tylko teraz trzeba etę odmienić. O, leczenie paraliżu. Elegancko. Jak się okazuje, wszyscy mają chyba poniszczone zbroje. No, oprócz gustu to wszyscy. Najebiście. Szkoda, że się nie kapnąłem. Jak byłem w mieście, to bym je ponaprawiał. A tak, no to musimy chodzić z zepsutymi, więc będziemy przyjmowali też, nie wiem, łatwiej obrażenia, albo więcej obrażeń, jeśli już przyjmiemy. O, statuetka rycerza. Będzie do jakiejś misji, tylko nie pamiętam do której. Ale było, że trzeba udać się w jakieś kilka miejsc, poprzenosić statuetki komuś. Kapłan Słońca. Ja myślę, że to są dalej ci sami kultyści po prostu. I się zdziwię, czemu oni są tacy tankowaci, to jest S. I druga sprawa, czemu oni są na samym końcu tej świątyni. O, udało się coś znaleźć. Kolejne przejście. Kolejnych akolitów. No i pozamiatane. Nie mam pojęcia. Rękawice prawdziwne. Od zimna już mamy. Różdżka wybuchów przyda się. I co jest z kibuty jednorożca? Regeneracja punktów magii. To nie jestem pewien, czy Gabio, czy te. Jest jeszcze jakiś mały budyneczek na samym środku wody. Jest to najwyższa gildia wody. Witamy w gildii wody. No, miejski portal. Teleport, punkt orientacyjny Lloyda. No, miejski portal, zaklęcie przedmiotu, rozprysk. Pasu mamy, widzenie po wodzie mamy. No Gabio do poziomu mistrzowskiego, jeśli chodzi o wodę, jeszcze brakuje. To co przed nami, a przy okazji mieliśmy też notkę jakąś. O, niech słońce dziś prowadzi mnie i oświetla mą drogę. Otrzymaliśmy dziś wiadomość, że świątynia księżyca wysłała siły zbrojne do Nikonu. Wraz z moimi braćmi, którymi mam przewodzić. Musimy powstrzymać ich, zanim zrobią coś podłego. Niech słońce oświetla nam drogę, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Równiny Brakady są nie do przebicia ze względu na bitwy na północy. Jeśli wojna się nie skończy, możemy dojść do tego, że zniszczymy ziemię, którą próbujemy osalić. Jedlenie. No. Pięknie poszło, bez większych problemów. A tu znaleźliśmy pelerynka magii ciemności. No i spoko. A co tu, przejście żadnego? Nunu? Nic a nic. To za chuje. Nie no, gdzieś coś musi jeszcze być. No. O, druga ze statuetek. Nie wiem, gdzie znaleźć trzecią. Jest jeszcze jedno przejście. No w ogóle jeszcze jedno pomieszczenie, o. Oj, zabolało.
No i ostatni przeciwnicy. O, jakaś książka. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. Nie mam pojęcia. Stoja płytowa. Siwo. Telekineza. Ups. Znaczenie tu dziś ochrona przed magią. Godzina mocy, dzień ochrony. Z czego to są zaklęcia? Z jakiej dziedziny? Magia ciała. Magia ciała, światła, no właśnie. Dlaczego księżyc, tak, tak jak powiedzmy Gildia Księżyca, miała zaklęcia światła u siebie? Nareszcie się dostaliśmy do... na pustynię Bekada. Tyle mi to zeszło, że to jest aż smutne, bo wystarczyło iść tak naprawdę z Erati i bardzo łatwo szło tutaj dotrzeć, a ja się kręciłem jak głupi masę czasu. Ale już trudno. Oddajemy Golema. Cześć. A, moment, temu. Z dumą pokazujemy zebrane części golema mistrzowi Greyowi, a on potakująco kiwa głową. Dobra robota. Głowa wygląda w porządku, ale nigdy nie ma 100% pewności. Dobrze. Widzę, że kwalifikujecie się, by zostać czarodziejami. Wszyscy magowie są od teraz czarodziejami, a pozostali honorowymi czarodziejami. Iż Grey rzuca zaklęcie, które ożywia waszego golema. Jest wasz. Zabierzcie go do swojego zamku, postawcie gdzie chcecie. Będzie niestrudzenie atakował intruzów. A żeby stać się arcymagami, będę musiał poświęcić się światu. Co jeszcze nie jest mi wiadome, o co chodzi. Cześć. No ale nareszcie udało nam się... zrobić z Gabio czarodzieja. Przestał być już magiem najzwyklejszym. Jest czarodziejem, więc będzie mógł podbić swoje umiejętności magiczne. I nie tylko w sumie, bo będzie mógł podbijać też inne umiejętności. Przy okazji jest człowiekiem, a nie zombiakiem. Także to już coś mu sporo daje. Dobrze będzie poszukać już teraz powoli jakichś mistrzów dla magii ziemi, wody, ognia przede wszystkim. Kij ekspercki by się nadał. Czy mistrzowski kij. No i po prawdzie to jest chyba większość, którą mogę zrobić. Także za to się będziemy brać, ale już nie teraz. Tylko no w przyszłym odcinku, bo w tym wykonaliśmy założony plan. Mieliśmy odczarować Gabio, przemienić go w człowieka i to się udało. Mieliśmy mu pomóc stać się czarodziejem i to też się udało. A to, że po drodze, czy przy okazji bardziej dotarliśmy na wyspę Evermoon, to taki bardzo przyjemny bonus nas spotkał. I to w sumie wszystko. Także dzięki wam za oglądanie, miłego ciągu, miłego wieczoru, no i na razie, hej.